Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Fallout 76. Spotykamy się dość szybko, bo doszedłem do wniosku, że szkoda tracić tak piękny dzień na spanie, obrabianie. Serwer nie jest aż tak bardzo dla nas łaskawy i nie zawsze będzie tutaj tak ładnie świeciło słońce. Przypuszczam, że efekty pogodowe też wchodzą w grę, więc skorzystajmy z tego jakże pięknego dnia. Wykonajmy znowu parę zadań. No i jeżeli chodzi o wersję na Xboxa, myślę, że będziemy robili sobie przerwę aż przynajmniej do bety z peceta. Chyba że naprawdę będzie brakowało nam tej gry, no to możemy spotkać się częściej. Choć nie ukrywam, że już mi brakuje, dlatego nie mogliśmy tej przerwy jakoś mocno przeciągać. Z drugiej strony nie chciałbym zrobić za dużo zadań już teraz, no bo później powtarzając je, no to będzie dużo trudniej przechodzić przez to samo, tak? Szkolenie ochotników. Poszukaj wskazówek. No dobrze. To nie widzę żadnych wskazówek zegar. A co? Zdobyć mięso jednej z miejscowych krów. Wrzucić je na ogień i piec, aż przestaną wyciekać z niego soki. Prosty stek z antrekotu. No dobra. Zdobyć kawałek mięsa. Kurczę, leżały takie tutaj martwe. Ale czy ktoś... Nie, jeszcze jest. A pięknie się suszy na słoneczku. Chodź, weź. Zepsute mięso? Niekoniecznie, ale skóra nam się może przydać do wytworzenia czegoś. Gdzie jest nasze stanowisko? Ostatnio właśnie, tam jakbyśmy coś gotowali. No i mówią, że nie ma co do garnka wsadzić. Nie w naszym przypadku. Steaki. Antrykot, jak rozumiem. Jeszcze zobaczmy, jakie dania. Kotlet. Rośliny. Gdzie tam rośliny? Dobra. Kotlet z kretoszczura? Nie, no to chyba to się nadaje. Tak nie do końca pokrywa się z nazwą. Przygotuj posiłek. Ale na szczęście tak, to są steaki. Wyjdź ze stacji, czyli już potrafimy przygotować sobie wodę, potrafimy stworzyć też coś do jedzenia, chodzić, strzelać, tylko jakiegoś przeciwnika na ten strzał, żebyśmy jeszcze wzięli. Żywy. Cóż tym razem nam się przyda? Aktualizowanie statusu. Gratulacje ochotniku. Przyznawanie dostępu do bazy zakończone. Dziękuję bardzo. Skontaktuj się z ratownikiem za pośrednictwem bazy. Z którym ratownikiem? Katalog osób. Chyba że każda osoba to jest jakaś nowa opcja do szkolenia. Dokumenty, dobre uczynki ratowników. To coś dla nas. Katalog osób. Rozumiem, katalog osób jest prowadzony w innym miejscu. No trochę na początek czeka nas takiego biegania. Tam i z powrotem. A zaglądaliśmy to kiedyś. Ale co dziwne, za dnia ten komputer też jaśniej świeci. Aby wydawało się, że inaczej, że to właśnie nocą powinno dawać nam mocniej po oczach. Ochotnik, o! Pilna wiadomość. Wykryto ruch dużej grupy spalonych, która może skierować się do naszej głównej siedziby na lotnisku w Morgantown. Wszyscy członkowie proszeni są o jak najszybsze zameldowanie się w siedzibie głównej. Zabierzcie ze sobą broń i środki medyczne. Maria Chavez. Połączenie zakończone. Wiadomości zastrzeżone. To coś jakby dla nas. Szkolenie ochotników. Samoobsługowe kioski. A, nieco bardziej wytłumaczona ta sytuacja, która nas tu wokół otacza. Błędy kiosku. Są jakieś problemy z samoobsługowym kioskiem. Co godzinę pojawiają się wiadomości dnia, a gdy dodam nowego chodnika, jego profil nie zostaje zapisany, ani dane przesłane do terminalu. Trochę gorzej. Powitanie. Czyli jak widać, no, przed nami już jacyś ratownicy ocalali, którzy stworzyli tę bazę danych. Zadanie wykonane. Dziękuję bardzo. Dokładka. Jak my z jedzeniem? Jedzenie, picie, wszystko na bieżąco. Aby no, ułatwić przetrwanie następnym.
Nagroda rzeczowa, karabin myśliwski, jeszcze jeden. Bardzo dobrze, ostatni odlot. Czy idziemy w kierunku ostatniego odlotu? Coś nas tu prowadzi. Chociaż bardziej jakby dziennik osobisty. O, trzeba było wszystkie skrzynie z flarą przeszukać. Ale to też nie to. No dobra, gdzie jest w takim razie lotnisko? Farma przemysłowa, pomóż podczas obrony. To chyba sobie tam poradzą. Widzę, każdy poszedł w inną stronę. Kolejny dziennik. A lotnisko gdzie? A, może tu. Wytwórz elementy pancerza. To był początek naszej przygody. Lotnisko jakby było tutaj, ale w żaden sposób misja nie jest oznaczona. Ja bym wrócił tylko na moment do naszego stanowiska, gdzie zaczynaliśmy przygodę, ponieważ... A, mamy lotnisko. To nawet po drodze będzie chyba. Tak. Wróciłbym do stanowiska, ponieważ jesteśmy w stanie już teraz... O, ryb pszczół? Nie. Wszystko tylko nie to. Wytworzyć broń. Nauczyliśmy się działania. Więc co? Skaczemy. Może już naszego kolegi owieczki tam nie będzie. No za dnia ta miejscówka wygląda dużo lepiej. Mamy chyba pewne porachunki do załatwienia. Bocie rolny. Coś nas gryzie jak gdyby za plecami. Wow! Sporo tego tutaj. Zdziczały kundel, ale musimy przeżyć. Nie damy się. No jednak co padł, to padł. A headshotika chyba dał radę, tylko kolego, nie chciałbym ciebie postrzelić. No cześć. Widzisz, tam z przodu taką broń można dostać. Ogniwo fuzyjne, oj bierz, złom też bierz, a mięso kundla raz. Chyba tego typu nagrody to dla każdego są liczone osobno. No dobrze, steampaczku, o. Krótki karabin myśliwski, spoko, wybierz. Dziabnij się. Gdzieś to powinno być to nasze stanowisko, z którego wcześniej użytku za bardzo zrobić nie mogliśmy. Chociaż no, ten teren zupełnie inaczej wygląda za dnia i w nocy. Ale to gdzieś jakby pod tym drzewem. Wytwórz element pancerza, stwórz broń. Jedyne co mnie martwi, że mamy chyba tylko jedną sztukę skóry. Być może była to w ogóle skrzynia z jakąś... większą ilością rzeczy, skądś można było wyciągnąć. Skórzane ochrony. Widzę, że komuś nie było chyba potrzebne. Dobra, stwórz. Cokolwiek. Lekki pancerz, niech będzie. O, no i właśnie. Wygląda to dużo lepiej. Na prawą nogę, na pierśnik. Najważniejsze, poziom pierwszy, zaakceptuj. Stwórz. Mamy to. Pancerz słabnie, gdy otrzymujesz obrażenia. Ciekawe, czy od razu już założył na siebie. Ale to zobaczymy. Jeszcze trzeba by było stworzyć broń. A dziękuję. Kolejne punkty. To punkty, które moglibyśmy rozdać. Deska. No chociaż tyle. Poziom piąty. Niewiele droższy. A różnica w obrażeniach jest. No dobra. Czyli kolejne zadania zaliczone. Zbieramy wszystko. Wytrzymałość broni spada wraz z jej używaniem. Następny poziom, możemy rozdać te poziom. Osiągnięto piąty poziom. Opcja walki z innymi graczami jest włączona. Trochę za szybko. Wrogowie, zabijaj albo giń. Nieznajomi, współpracuj, wymieniaj się lub atakuj. Współpracujecie. Wszelkie obrażenia są zignorowane. A, no to jest wygodne. Posiadasz nieotwarty pakiet profitów. Otwieraj. Złota karta. Picie dowolnego płynu, szans na spowodowanie choroby. Te samoróbki zużywają się wolniej. Przepis na iguany, na patyko. Pilnie strzeżono recepturą. Zdobywasz jeden punkt umiejętności hakowania, a czas zablokowania terminalu ulega skróceniu. O, czyli wraca do nas też stare hakowanie. To cieszy. To cieszy. Może dodalibyśmy trochę szczęścia. Dodatkowa amunicja. Czemu nie? Zaakceptuj. To bardzo odzysku. Inteligencja, jakby przyszło nas z kimś porozmawiać. A więcej zdrowia ze steampaków, zawsze dobra opcja. Charyzma. Na obrażenie za każdego członka drużyny. Gdy przebywasz w obozie,
Gdy jesteś częścią drużyny, zyskujesz 5 punktów doświadczenia. Gdy podróżujesz samotnie, otrzymujesz... Dobra, na ten moment no jeszcze samotnie. Niektóre perki tak mocno kojarzą się z tym, co mieliśmy w Falloutie 4, tak? Chociażby ten samotny wędrowiec, tak? O, a w ten sposób działa układanie kart. Myślę, że mamy tylko po jednym slocie, a tutaj można coś więcej. No dobrze, luck. I'm so lucky. Mamy to. No dobra, naprawa, modyfikacja, te sprawy mamy załatwione. Lecimy znaleźć dziennik. Zastanawia mnie kwestia w dalszej części rozgrywki, samej szybkiej podróży. Czy coś takiego istnieje? Czy jakiś środek transportu? Chociażby jakaś kolejka między krainami. Fajnie by było. Z drugiej strony to takie MMORPG, tak? Czyli, no... Za łatwo też nie może być w tym życiu. Zastanawia mnie też samo działanie wersji PC-towej, bo tak jak widać, tutaj jest trochę uproszczone. Jak coś jest daleko, to te tekstury wczytują się dość późno. No 30 klatek, tak, to co wspomnieliśmy wcześniej. Kto to jest? Spalony! Offside! Offside, idź stąd! A to jest nasz Razor, nasz kumpel, z którym chcieliśmy wcześniej iść razem. A czy my nie mamy... Gdzieś był... Wac przecież. O! Dobra, coś jakby nas z tyłu biło. Tu! Nie mogę się ruszyć. A tu jest kreto... Kreto szczur, czy coś innego. Naszego Razorka biednego chcecie zabijać? Czekaj, czekaj, ach, już miałem na headzie. Tak to jest właśnie z tym padem. Ale dobrze, bo wszystkie są nim zainteresowane. Nie do końca wiem, jak ten VAC cel. Cel jest ok. A, dobrze, czyli normalnie strzelamy, tylko bierzemy VAC-a. Mam nowego znajomego, chyba, bo może się nie przyznaje do nas. Dobra, ale zebraliśmy się tu po co innego. I ta muzyka. Cóż tu mamy? Odtwarzaj. Hi mom. Hi dad. I'm home. Sorry it's been so long, but I couldn't get away. I know neither of you is around to hear this, but I miss you. I miss watching dad grade papers on the living room table. I miss the three of us huddled around the radio. Listening to the silver shroud. Dad, you were right about what living underground would really be like. 25 years locked in with the same people was a challenge. But watching them pair up, get married, have children. Well, I think I got to know a little bit of what you and Mom were always telling me. Well, since I'm doing this whole trip down memory lane, maybe a walk over to the old high school is in order. Cóż, wiele się zmieniło w tym świecie. Zastanawiam się, ale tak wyjdziemy trochę dalej. Może nie aż tak daleko. Ktoś się tam przyblokował, ale zastanawiam się, czy te uzbrojenie, nawet nie tyle uzbrojenie, co stan jest niezły. Co nasz ubiór? O, ubiór gdzieś tu się krył. Chodź, ubiór. Nie. Tu jest na boki. No właśnie, to chyba nie wchodzi jakoś tak samo. Mundur wojskowy. Daje nam to jakieś okulary jak najbardziej. O, dopiero skórzany napierśnik coś zmienia.
Ochraniacz na nogę. Wolę nie myśleć, jak wyglądamy w tej chwili, ale to nie my na siebie patrzymy, tylko inni. Może jakieś radio dla odmiany? Diamond City by się przydało, ale damy radę. 2102 rok mamy. O, proszę, to jeszcze później niż myślałem. Albo... Dużo lepiej od razu się tu biega. Kolego? A może to jest gracz? To chyba jest gracz. To jest... Coś to jest. Idziemy. Przynajmniej wiedzą, że się zbliżamy. Nie wiem tylko, czy ta muzyka jest dozwolona na YouTubie. To będzie trzeba sprawdzić. Ale to tam spalony. Kolejny offside. Może to jakaś pułapka offside'owa na nas jest nastawiona. Idziemy inną drogą. Tak, otóż to. I to jest właśnie... Jeżeli miałbym powiedzieć, co najbardziej lubię w Falloutie, to ta muzyka, ten klimat, powiedzmy lat 60., a nawet jeszcze wcześniejszych. Koniec piosenki. No dobrze, zmienimy... A może nie? Klasyka? Trochę smęcą na klasyce, ale... Ważne, żeby coś nam przygrywało w tle. No i to jest to, co wspomniałem. O, widzimy w oddali. Doczytuje się budynek. Ta odległość rysowania nie jest aż tak wielka. Chociaż chyba wystarczająca, żeby... cieszyć się rozgrywką na tyle, że... no nie przeszkadza, tak. Choć... Odkryto Arktos. Panie, daleko jeszcze? Gdzie my jesteśmy? No tak w pół drogi, do zbadaj lotnisko albo odszukaj następny zapis dziennika. No to sprawy osobiste. Następny zapis nie byłby zły. Jak my z głodem wyglądamy i z napojeniem? Jakoś nic nam nie marudzi. Na dzisiaj odcinek taki mocno eksploracyjny. Ostatnio uczyliśmy się podstaw. Ale za to jak później ruszymy serią, no to powinno być wszystko z górki. Wykryto sygnał alarmowy. Teoretycznie moglibyśmy się... O! Moment! Co? Kto? Jak? Zdziczały gul! Ty musisz tak przeład... Kurczę, no nie... Chodź. O! A jednak to... Jak to było? 95%... Oszukują. O, złoty zegarek? A może warto było walczyć? Może warto było z nim walczyć. Na czymś... A, zatrzymaliśmy się... na radyjku. Awaryjny sygnał. Ale mówią o aeroporcie, więc jak przypuszczam, to też to samo, co mamy z lotniska. Chyba zbliża się znów noc. Ale co wykorzystaliśmy dzień, to nasze. I kolejne miasteczko. No dobra, ale idziemy na odlot, bo wydaje mi się, że tam może być rzeczywiście odlotowo, bo trochę strzelania i innych takich rzeczy. Przypuszczam, że kwestie... O, opos. To się nazywa myśliwy. Czy wchodzić do rzeki, nie wchodzić? Trochę na struje, ale jest droga na skróty. Oj, zapomniałem, o jakich kwestiach chciałem powiedzieć. A, przypuszczam, że kwestie takie jak napoje, te podstawowe, czy tak samo jedzenie, będziemy mogli sobie przypisać do szybkiego menu, tak? To ma miejsce na przykład ze steampackami. Zresztą chyba nawet było coś takiego jak ulubione. Zobaczmy... Śmieci? Nie. O! A, coś chciałem... No tak, jeszcze budowania nie testowaliśmy. O, jak ładnie wyglądamy w tych okularach. Tak od razu mądrzejszy człowiek. Różności wspomagacze, uzbrojenie? Nie, wspomagacze. Oczyszczona woda. Prawidł zbadał upójść, sortowanie. Ulubione, daj do ulubionych. I to już chyba będzie tym samym dostępne na menu kołowym. Weźmy też kotlet z psa. Tak liczyłem na coś więcej z tego jedzenia.
Dziabnij sobie. Na szczęście samochód nie schodzi tak szybko. I mam wrażenie, że jest to dość dobrze tak wymierzone, szczególnie jakbyśmy później perkami na przykład spadek tego poziomu głodu też jeszcze zwolnili, bo przypuszczam, że coś w tym stylu możemy tu znaleźć. Panie, daleko jeszcze? Ja mam nadzieję, że nie jesteśmy tutaj sami. Pierwotnie, jak widzieliśmy na mapie, to ktoś tu biegał. Ale jakby nam przyszło odbić lotnisko. Pub portowy. I tu jesteśmy prawie, że na miejscu. Grafon, nowe radio. O, o, spalony. Uwaga, informuję chyba o tym, że są przeciwnicy, ale jeszcze nikt nas nie widzi. Za to czuć już po działaniu gry, że dzieje się to coś w okolicy, tak, bo to zdecydowanie te klatki nawet dalekie są od 30. I myślę, że pierwsza rzecz, jaką zajmą się twórcy, to optymalizacja. Jednak jako taka do tej pory nie mieli oni jeszcze możliwości działania czy sprawdzenia tej gry przy takiej liczbie graczy, jaka jest teraz. Nie wiem, co rozumieć przez tych ludzi. O, o, ktoś nas zauważył, a my nie zauważyliśmy. Jest! To nie... Watts nic nie odkrywa. Zbadaj lotnisko. O, o. Przecież to nie jest gra do zabawy w singlu. W jakich warunkach nam tu przyszło żyć? Rozumiem, że zaatak, no właśnie, z ukrycia to się nie zmieniło. Dalej mamy bonus. A tu jest wyjście. Jakoś trzeba by było się dostać wyżej. Zresztą jak jesteśmy na lotnisku, to zakładam, że tu może się kryć sporo suwenirów. Cześć, handlarz! Jakby nie patrzeć, już dostosowany do nowej waluty. Butelka po winie, butelka po wódce, hak na mięso. Kapsel, weź. Dobra, koleżanka, myślę, że możemy już wyłączyć. Jesteśmy na miejscu. Włączył się nam jakiś grafon. To jest muzyka. A, jest muzyka, ale to nam odpaliło kolejną misję. I tu można też zobaczyć, jak te misje co chwilę, na każdym kroku się nam włączają. Co jest dość istotne, bo jakby nie patrzeć, w tego typu grach raczej nie będziemy prowadzeni cały czas przez jakiś główny wątek. Ty nie jesteś człowiekiem. Spalone. Trochę większy. O, on ma. A ty umiesz z tego korzystać? Oby nie. Kolejny spalony, ale trochę za daleko. Ten miał fajną rzecz. Wszystkie drogi prowadzą nas do wyjścia. O co im chodzi? Mieliśmy zbadać ten obiekt. Czego chcesz? O, ma pistolet! Miała pistolet. Miało pistolet.
Myślałem, że się zaprzyjaźnimy. Zbadaj lotnisko. Tyle, jeżeli chodzi o ostatni lot. To już koniec misji? Poznaj losy ratowników. Połykacze ognia. Czy to są ratownicy? Niekoniecznie. To mniej istotne. Skarga. A są tutaj szkoły, ale to zobaczmy wszystko. Skargi też. Najlepsze są zazwyczaj w czytaniu. Warto też czytać te wiadomości, bo przypuszczam, podobnie jak w czwórce, ale szczególnie w takim wydaniu MMO, Bractwo Stali, o! Będą kryły się tutaj też dodatkowe zadania. Zastanawia mnie cała lista zadań, czy ona zawsze się tak będzie wyświetlać i tylko poszerzać, czy później będziemy mieli na przykład zablokowane, że więcej nie może być, albo mamy sobie wybrać cztery zadania, które są aktualnie aktywne. Dobra, szkolenie. Budowa obozowisk. Jeśli ochotnicy będą w stanie budować przenośne obozowiska dla przebywających ocalałych, ratownicy będą mogli skupić się na przypadkach wymagających pilnej opieki medycznej. No to wiemy, tak, czyli zadanie numer 5. Posłuchaj taśmę, trening. Gdzie jest taśma? Wydaj rację. Ochotnicy do zakończenia programu szkoleniowego mogą odebrać wyłącznie jeden zestaw racji. Wydać, wydać. O, pire, czyszczona woda. Dziękuję. Wczytaj holotaśmę. Co to miało być? Coś o robieniu obozu. O, są podstawy obozowania. A tylko to chyba lepiej by było na ręce sobie odpalić. Zresztą nauczymy się tego. Dziennik nadzorczyni. To za moment. Plakaty o bezpieczeństwie. Pompa wody. No i zaczyna się ta część budowania. Tak to przynajmniej wygląda. Kolejny sygnał alarmowy. Kolejne problemy. Przeszukaj. Taking flight lessons. Now it feels like I walked into a nightmare. Those scorched things are everywhere. I kept quiet. They didn't see me. I managed to observe them for a bit. Whatever this disease is, it seems to completely take over its host. The ones that used to be human, eventually they go rigid. Some kind of stasis. And if they stay like that for too long, they sort of burn up from the inside out. Vesuvius in reverse. I wondered what could possibly cause all this. And then I got my answer. It swooped down from the sky, screeching, breathing. Infecting everything. I don't know how to fight this, but we need to consider all our options. Even the nukes. We find the source of this scorched plague and wipe it from the map before it can leave Appalachia. But first things first. We can't let the disease spread to us. Looks like the responders were developing some kind of inoculation. I'm going to pick up their work. You should too. This is the Overseer. Signing off. Bez odbioru. I tym fragmentem... Karta zabierzemy. Proszę zawsze dbać o aktualne karty, póki nie przystosujemy terminalu do śledzenia zmian. Zestaw do badania gleby, wypożyczający Delbert. O, Delbercik ma zestaw do gleby. Zestaw do badania jakości powietrza. Na lotnisko. Zestaw do badania wody. Kesha, za kościołem. Znamy ich. Tutaj też widzę ta mapa rozpisana.
W tym miejscu zrobimy sobie przerwę, bo czeka nas jeszcze budowanie. Zresztą tych misji, tak jak widać, załadowało się naprawdę sporo. Im dalej rozegramy to na Xboxie, tym trudniej nam będzie później przenieść się na peceta. A myślę, że po tych dwóch odcinkach mogę stwierdzić, że na pewno chętnie dużo częściej przysiądę nad tym tytułem, tak żeby zagłębić się w kolejne historie, które tu mogą się kryć. Nie wiem jednak, jak długo będziemy prowadzeni za rękę i dostawali taką szczątkową fabułę, jak później będą prezentowały się misje, czy to wszystko po 10-20 godzinach nie zmienia się po prostu w budowanie bazy i walkę o przeżycie. Jednak tego dowiemy się już w trakcie całej serii, która po becie stwierdzam, że zawita na kanale. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.